Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w skoki narciarskie 2006 i kontynuujemy sobie naszą karierę. Jesteśmy już przy 11 konkursie. Teraz zaczynamy turniej czterech skoczni. I to będzie przez cały odcinek. Jeszcze polecimy sobie jeden z głównego pucharu świata. No to musimy w tym turnieju dziś teraz zaszaleć. Rozwój jest zwalnięty, jest. No dobra, no to startujemy. Oberstdorfka 120. My to cztery skoczni na pewno? Mamy nadzieję, że obejrzymy daleki skok. No też mam taką nadzieję. Od tego zależy moja pensja. Mocno wyszedł z progu. Oho, fajnie leci się. Tak będzie się ciężko lądować. Nie, no git było. Kwalifikacje, no super. Jak ja tego nienawidzę. O! Chociaż dobry początek głównej rundy. Dobrze wyszedł z progu. Ło! Ale to szybko poszło. 143. A i git, jestem pierwszy. Teraz przynajmniej tak odległość dać. Aby wylądować niechwiejnie. Doskonałe wyjście z progu. Dobra, udało się. No i 138, fajnie. No, mamy pierwszy ten. Chciałbym tak ten, tą kulę, czy co tu będzie, nie wiem. Może technikę lotu walmy teraz. Rozwój, trening, to ja chcę być w dobrej formie na... O nie, nie aż takiej. Na tych zawodach. Zapis, tak, chcę zapisać. Gapak. Chyba zaraz oleję tu formę w sumie. O, bez wiatru, no to będzie się fajnie leciało. Po prostu nic nie będzie trzeba robić teraz. No, no to już poleciałem. Zostawiam myszkę w miejscu. Pierwszy. No. Przy takiej sile wybicia to ja powinienem tam w trybuny polecieć. No, ustawiamy to na równiutko i lecimy sobie. O, teraz dalej coś było. Szybko przewinęło się. Proszę państwa, czekamy na skok tego zawodnika. Bez wiatru to jest w ogóle easy mod. Ogólnie na tym poziomie łatwy, w tym etapie już ciężko przegrać. Znaczy nie jest, żeby ciężko przegrać, tylko że nie jest już takie wyzwanie, żeby być na tym podium. No teraz już mi się kilka razy pod rząd udaje być pierwszym. Wiem, że tam miejscami już nie bywało, ale... Bardzo dobra forma, 170 tysięcy na koncie. No, to już mogę sobie działkę pod dom kupić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Oho. Co beznadziejne zatrzymanie. Ale fajna skocznia. Doskonałe wyjście z progu. Skąd wieje? Nie popatrzyłem. Perfekcyjnie wylądował. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie zajął drugie miejsce. Proszę państwa, czekamy na skok tego. 122 mały skoczył. No okej. Skąd był wiatr? Z dołu? Chyba tak. W sumie myszkę wcześniej ustawiam. Jak jest z dołu, to sobie ustawiam wyżej. Doskonałe wyjście z progu. O, to by się przydało w ogóle ją używać. Niepewny telemark. Niepewny telemark. Co? Szósty? Widzimy oczekującego na skok zawodnika. Teraz muszę się poprawić. Tak 150. No to już mam po 150. Chociaż może nie 150, ale nie, serio. 130, no też okrągłe. Jest pierwszy. Awesome. Fajnie. Rozwój. Daję na to full skocz. Ten formę, zobaczę co to będzie. Troszkę sobie ten parametry zaniedbuję, ale co tam. Udaje się wygrywać, więc. A później będzie problem, bo przestanie się udawać i co wtedy pocznę.
A tu się kłania strategia, trzeba jakoś tak rozdzielić, żeby ładnie skoczka rozwijać i ten, i mieć formę dobrą. Ale to nie moja bajka. Ja mogę skakać, ale nie jakoś obmyślać to. Proszę państwa, czekamy na skok. Myśleć nie mogę plan kradzieży, ale nie. Jak punkty rozdać, żeby to się jakoś opłacało. Chyba żeby był jakiś wzór matematyczny na to bym to zrobił, ale. Oho. Bałem się, że będzie szybciej się to przewijało. Teraz chyba już ostatni ten z konkursu. Chyba mam same złota. Ciekawe co będzie w zamian. Może znowu jakiś udział w reklamie będę brał. No. Okej. Tysiąc sześćdziesiąt trzy punkty. Haha, i pół. Nie, przecinek 4 chyba. Puchar, fajnie. Adam Mały. O, Polacy na podium, dwaj. To jakaś Norwek się jakaś sierota wklepał. 5 tysięcy, 15 tysięcy. No i punkcik, no to na prędkość najazdu. Rozwój, trening, dwa skoki, duża forma. Znakomita, wow. 200 tysięcy na koncie. No, oleję tą formę. To mi nic nie daje. Chyba. Przynajmniej nie odczuwam jesteśmy jakiejś różnicy. Fakt faktem, dobrze mi się skacze, ale to... Chyba, że mi się ten wolniej pasek nadal przewija, jak mam formę większą. Też wątpię, bo to i tak... Tym dalej lecę, to później ten skoczek szybciej spada. Stop klatki nie robią. Proszę państwa, ciekawe jaki skok odda ten zawodnik. Fajny na pewno jakiś. Muszę się tak wyglebić, chociaż nie mam serii zwycięstw, to nie będę psuł. Dobrze wyszedł z progu. Niepewne? O, mam żółtą koszulkę tego w ogóle. Czy ma coś związek z tymi zwycięstwami? Oby. Cieszyłoby mnie to bardzo. Dobrze wyszedł z progu. O, lewa noga uciekła, ale było okej. Znudziło mi się to wygrywanie. Szczerze mówiąc. A, dajmy na 8. Rozwój, trening. Prędkość najazdu może być. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.